Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Stary, czy ty widzisz tam piękną kosę? 64 osoby biorą już udział i jak 100 osób będzie w tym giveawayu, to on się odpala, więc zapraszam serdecznie. Jak oczywiście chcesz mieć szansę wygrać tego bołego, bo już tutaj ja miałem jako nagroda do pocieszenia. Wystarczy, że dyszkę wpłacisz na Kiskaga z kodem CROXY, no i oczywiście możesz sobie tutaj w tym giveawayu wziąć udział. Więc wbijaj, nie czekaj, bo 36 osób jeszcze może wbić i oczywiście wtedy będzie ten giveaway losowany. A ja cię zapraszam do kolejnego oczywiście filmu z Kiskaga. Lecimy od razu z bitewkami. Zastanawiam się, czy lecieć od razu z tymi bitwami 2x2, czy może tak spokojnie póki co to rozgrywać, żeby przypadkowo za dużo nie stracić, no bo oczywiście no czasami mi się kliknie za dużo, ale dobra, uznajmy, że zaczynamy bitwą 2x2, wybieramy oczywiście T-Side, tak zaczynałem poprzedni film, więc tak i zacznę, znaczy chyba tak mi się wydaje, nie jestem pewien, ale no któryś tam z ostatnich filmów, jeśli chodzi o te bitwy 2x2, to właśnie zaczynałem od strony T-Side, więc zobaczmy, jak będzie dzisiaj na tej bitwie. MK, Kałaszek, no ale ta WP 1700, nie podoba mi się to, bo moi przeciwnicy teraz, no na prowadzeniu, też tutaj, powiem tak, no mogło być lepiej zdecydowanie. Oczywiście liczymy na skrzynki Counters, no to tak naprawdę... Przepraszam bardzo, co? Meduza ze skrzynki... Nie! Patrz! Co tu się dzieje, przepraszam bardzo? Jak tą bitwę przegram, to się popłacę chyba. Dwie meduzy, stary, ze skrzynki za 800. Nie, no musimy teraz to wygrać. 16 koła u nas, znaczy u nich. Proszę, jest X-Ray, no. No, okej, ale a to była ostatnia. Ja pierdolę! No powiem tak, dwa razy AWP Meduza. Nie wierzę, że to przegraliśmy, stary, no. Dwie meduzy były w puli. Ja ci oczywiście też przypomnę, konkurs się na skina, tak? Jak chcesz wygrać, no to oczywiście zostaw suba z dzwonem, łapę w górę pod filmem, komentarzyk napisz na Discorda, dołącz, bo na ustrzel skina, taki kanał jak coś, możesz sobie kliknąć i możesz sobie dołączyć za free do giveawaya. Więc zapraszam serdecznie, no i oczywiście użyj kodu CROXY na Kiskagu. Jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś, to wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz magiczny tutaj plusik zielony, no i wpiszesz oczywiście, dajmy na to, jakbyście sobie linkiem wpłacić, to tu wpisujesz kodzik CROXY, no i oczywiście dwie skrzynki na start za free możesz sobie odebrać, no i 10% więcej na start do wpłaty, więc zapraszam serdecznie, a my kolujemy bota. Strzyna pitch lot, 800 zł tutaj, pierwsze te trzy skrzynki na nas czekają i następnie snurt, no to skrzynki 1800, więc no już tak troszkę bardziej sympatycznie, no ale te rękawiczki na pewno, a nie, czekaj, to jest underdog, dobra, to tak ma być, to jemu rzucaj najwięcej, 1700 może dawka, a nie czekaj, bo to, nie, właśnie, dobra, 1700, bo, no okej, okay. On musi najlepsze dostać, dobra. Good knife, ile on kosztuje 1200, no to podobnie mniej więcej, na skrzynie kosztuje 1800, więc wiemy na pewno, że ona jest w stanie tutaj mocno uderzyć, tak, tylko właśnie, czy to uderzenie nastąpi i czy tutaj mój oponent, no szczerze nie wiem, no powiem tak, minimalnie chyba wygraliśmy, okej, okay, mamy to, 10 koła, no wygraliśmy tak o, no w sumie 200, udało się, na szczęście, bo jakbym tą bitwę przegrał, no to już by lekko mi to komplikowało, dalszy film, nie powiem, że nie, oczywiście też grając w Kiskagu możemy sobie cashback zdobywać, no ja mam 17 koła cashbacku, mogę sobie teraz tak jak Butterfly'a odebrać, no ale ja lubię sobie pokręcić, to tam pewnie w swoim czasie coś sobie odbierzemy na filmie, no i oczywiście codziennie możesz daily skrzynki sobie otwierać w zależności od levela, którego również bierzmy nie grając na stronie. No i dajmy na to, no ja mam ostatni level, więc codziennie mogę sobie taką skrzynkę odebrać za free. No i codziennie mogę sobie, dajmy na to, takie rękawiczki dostać, więc te levele to jest naprawdę strasznie OP rzecz, jak lubisz sobie oczywiście skrzynką kręcić. No a teraz, że tak powiem, następuje mocne uderzenie, bo lecimy ze skrzynką Nitra w sztukach 5 z Nitrem w jednej drużynie, więc zajebiście. No i tutaj talonik 4900, no troszkę więcej niż ten Classic Knife mojego przeciwnika, no ale nie podjarajmy się za wcześnie, żeby tutaj czasem się coś złego zaraz nie wydarzyło. Na 4 koła, kałach Jet Set, w sensie ja jestem w stanie zrozumieć fenomen jakiejś hydroponiki, jakiegoś Fire Serpenta, ale Jet Seta to chyba nie rozumiem, czemu ten kałach kosztuje aż 4 koła. Ale bitwa to będzie na pewno wygrana, no stary, no.
po 15 koła ty dostaliśmy. No to jest właśnie ten minus, że tak dzielimy się z naszym oponentem, czy nie oponentem, z naszym oczywiście teammate'em po tyle samo, więc ten zysk no potencjalnie jest mniejszy, ale no tryb jak najbardziej spoko, tak? No ale no wiadomo, no lepiej chyba do jednej bramki grać, tak? No ale ja teraz sobie zagram tylko do swojej bramki, bo zrobię bitwę, no tylko dla mnie, tutaj na jakieś, nie wiem, może 2-3 osoby. Snurti, niech będzie, Sushi Master, no to będzie z 15 koła tutaj w tej bitwie, no jeszcze dorzućmy sobie, nie wiem, na przykład tego Tomato, 15 koła, stary, 15 koła bitewka na 3 osoby, no dawno tak odklejonej bitwy nie było, więc zobaczmy, bot raz, bot dwa, zobaczmy, bot troll i bot buła. Zobaczmy, pierwsza skrzynia, M9 tutaj, sympatyczna, 2700, zobaczmy jak będzie dalej, czy tutaj jest jeszcze coś w stanie, nie, to jest meduza znowu, no, 3 AWP meduza w jednym filmie, stary, tylko dlaczego nie dla mnie, w sensie, no raz dla mnie, ale nie dostałem jej finalnie, no bo niestety mój oponent, no, też dostał drugą taką samą, no i ciut więcej miał w ekwipunku jednak, mimo wszystko swoim, 10 kołacy, tu się odpierdalać, proszę bardzo, czy ja mogę, no... Nie, no to jest nie to odbicie, stary, to jest 12 koła straty. Tak, dostać na dziurę. Dwa skiny tak naprawdę zrobił mu całą bitwę. Patrz, i kolejny. No dlaczego ja nie mogę dostać czegoś takiego, no? No tak, no daj mu jeszcze Fire Serpenta, że 4 koła. Bo, no gościu to chyba bitwa życia, stary, ma 30 koła. 30 koła w jego samych skinach. Przypominam, bitwa za 15. A on jeszcze zgarnia naszą, tutaj, że tak powiem, pulę. No jeszcze tutaj, no patrz, on nawet ze skrzynki za 360 zł trafia kosę. 57 koła prawie, że w tej bitwie, no nie wiesz. Co tu się dzieje? 11 koła mi zostało. Nie, muszę w końcu coś ustrzelić, bo jak nie, to mnie naprawdę, no coś trafi. Tak dobrze było. Tyle filmów, utrzymywamy się na naprawdę fajnym budżecie, a dzisiaj jakby coś się zepsuło. Nie wiem totalnie, co? To jest najgorsze. Musimy coś odpuścić. Znaczy nie, chyba Snurdi będziemy musieli wyrzucić. 10 koła, no coś za kafla możemy dorzucić, tak jeszcze w sumie w teorii. No to niech będzie, może ten pitchlot, co? No, zróbmy coś takiego. Bitwa za, no właśnie, 11 koła na 3 osoby po raz kolejny. Wjeżdżamy w to, stary, na serio. Bot raz, bot dwa, bot Isamu jeszcze się wylosował. Proszę, żeby tylko Isamu mnie nie ograł. Mamy tutaj koskę, no ale co to jest tak naprawdę? Tylko kałacha, 1000 zł w tym kałach. Nie podoba mi się to zaczęcie bardzo, żeby ta wupa nie kosztowała 1700. No kurwa, właśnie. Sushi Master, no ale ja dostaję skina za 160, stary. To jest skrzynki za 1160. No, no nie wiem, no dzisiaj ewidentnie coś idzie nie po naszej myśli. Auka Kihabara, Last Yuego. W ogóle chciałem się wpierdzić Underdoga. Tak mówię, kurczę, wjadę w Underdoga może. Ale mówię, nie. Nie. Na Underdogu bym poprzednią bitwę wygrał, to mówię, nie, nie może tutaj znowu Underdog się mieć, tak? Chociaż nie, czy w sumie poprzednio wygrałbym na Underdogu, nie pamiętam, ale no wiem na pewno jedno, że tutaj, no niestety, muszę uznać po raz kolejny wyższość moich przeciwników. Przegrałem wszystko, tak? No, chyba.